siloty lejowe, które posiadamy. Każdy z nich ma 80 ton ładowności. Głównie są wykorzystywane po to, żeby przyjmować materiał o podwyższonej wilgotności. To są tak zwane bufory, że jak przyjeżdża z pola materiał mokry, to jeśli nie jest załadowany w suszarnię bezpośrednio, bo suszarnia jest zajęta, to nadmiar jest przechowywany właśnie w tych silosach. Z tych silosów później jest bezpośrednio przeładowywany w suszarnię. A z suszarni później jako materiał suchy już jest do płaskodennych dużych silosów przesypywany. Idealne rozwiązanie, jeśli jako silos ma służyć jako bufor, bo przeważnie codziennie albo co drugi dzień silos jest rozładowywany, że przesypywane jest to do suszarni. Do zera jest wszystko, cały materiał do zera jest spuszczony z silosu, praktycznie bezobsługowe, nie trzeba wchodzić, wszystko jest wyciągnięte, tym bardziej, że ten cykl powtarza się kilka razy w ciągu tygodnia nawet, tak? Czy tam sezonu żniwnego. Pod tym względem idealna sprawa. Z pola jest przywożony jest materiał, wysypywany jest na koszu przyjęciowym i w zależności od tego, czy materiał jest suchy, czy wilgotny, jest kierowany, jeśli jest suchy, to jest bezpośrednio do dużych silosów, na dłuższe przechowywanie, jeśli jest wilgotny, to albo suszarnia, albo bufory, z których jest pobierany materiał później do suszarni i suszony.